Witam kochane strzelce, dzisiaj dla Was horoskop na grudzień, same główne aspekty, starota, miłość, tutaj praca, zdrowie, finanse i tak dalej. Oczywiście jakieś niespodzianki zobaczymy sobie w kartach i moi drodzy, magiczne przesłanie, które będzie naprawdę na koniec. Jedno krótkie zdanie, które podsumuje cały horoskop i zobaczmy, co będzie najważniejszego dla Ciebie w tym miesiącu, drogi strzelcu? Co będzie dla Ciebie najważniejszego? Wielkie jakieś przywiązanie, moi drodzy, do Waszej pracy. Liczenie na siebie, tak? Może to być praca na własny rachunek też. Będziecie liczyć na siebie. No i oczywiście najważniejsze w tym miesiącu to będzie, aby umieć znaleźć taką równowagę pomiędzy pracą a spędzaniem czasu wolnego, a odpoczynkiem. To będzie bardzo ważne dla strzelca w tym miesiącu. Zobaczmy, co będzie właśnie w pracy. Co będzie w pracy najpierw? Jak tu się to wszystko pojawia? Praca. Pokazuje się dużo nerwowości, dlatego że będzie bardzo dużo nowych pomysłów. Nie będziecie wiedzieli, co macie wybierać. Jest duża szansa, że jeśli macie firmę, to bardzo dużo wiadomości, zamówień, zleceń i tak dalej. Nie będziecie wiedzieć, w co ręce wsadzić i będziecie wybierać na pewno. Też coś się wyjaśni w Waszej pracy, co było wcześniej trudne, sprawiało Wam dużo stresów i mieliście z tego powodu nerwowe jakieś sytuacje, to tutaj oczywiście to jest wyjaśnienie. Może być miła niespodzianka w pracy. Dobrze. Oby tak było. Co w finansach? Co w finansach, kochani? Finansowo. Idą zmiany właśnie na plus, bo macie tutaj, moi drodzy, pracę podwójną, jakąś ofertę. Będziecie się zastanawiać. W pracy możecie na kogoś liczyć, kto Wam będzie pomagał, tak? Choć może troje jest tutaj też, jeśli macie swoją firmę, no to będziecie zarządzać, będziecie coś dołączać jeszcze do tej firmy, jakieś nowe usługi, może jakieś inwestycje, jakieś projekty. Jeśli pracujecie u kogoś, to możliwe, że ktoś będzie chciał tutaj Wami dominować i dodawać Wam pracy. Ale tu, moi kochani, jest jakaś dobra atmosfera mimo wszystko, ponieważ przy tym cesarzu jest ta szóstka denarowa, która daje nadzieję na lepszą jakąś współpracę. Możecie na kogoś liczyć w Waszej właśnie pracy, w Waszych tutaj finansach. Dobrze, zobaczmy teraz, kochani, bo to była praca, tak? O ile się nie pomyliłam, widzicie, czasem tak bywa. W finansach zobaczmy teraz. W finansach, co w finansach? W finansach trochę nerwowości, dużo osób zaangażowanych, sprawy będą do załatwienia, jakieś wiadomości od kobiety, sprawy z urzędami, nerwowe. Trzeba będzie, moi kochani, może gdzieś pojechać, załatwić jakieś dokumenty, podpisać coś, porozmawiać w urzędzie w jakiejś sprawie, czy też online załatwić. Tutaj troszkę jest takich sytuacji nagłych, wiadomości dynamicznych i stresujących. Ale dacie radę. Myślę, że dacie radę. No dobrze, kochani. Co w miłości? Tak naprawdę uczucia, miłość na ten miesiąc, grudzień. Uczucia. Spełnienie jest na pewno. Spełnienie i też możliwe, że wiadomość o ciąży dla Was, to nie musicie być Wy koniecznie, może ktoś przyjść z taką informacją, też podejmowanie jakichś wspólnych decyzji w Waszych związkach,
A dla osób, które są samotne, może być wybór partnerów, tak? Ale też pamiętajcie o tym, że wy możecie poczuć się w tym miesiącu troszeczkę niedocenieni w uczuciach, troszeczkę samotni. Ta karta Królowej Mieczy o tym mówi, że może być tu taka samotna jakaś nutka. Takiej goryczy, takiego czegoś, że no nie do końca, może czasem jesteście w związkach, a czujecie się samotni, tutaj coś takiego się pokazuje. Ale też, moi drodzy, z drugiej strony, wybory będą najważniejsze, tak? Tutaj w uczuciach. Będziecie wybierać, będziecie się przygotowywać do czegoś ważnego, do jakiegoś wydarzenia. Może to być podróż, może to być jakaś decyzja właśnie uczuciowa. No, zobaczmy dalej. Co w rodzinie? Rodzina czy przyjaciele, tak? Rodzina, przyjaciele. O, proszę bardzo. W rodzinie, moi drodzy, tak troszkę z dystansem będziecie podchodzić. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj transformacja, są zmiany, które idą prawdopodobnie z przeszłości, nierozliczone jakieś sprawy z mężczyzną z przeszłości. I tutaj może być spotkanie, może być wyjaśnienie w rodzinie, tak? Mężczyzna pojawia się z przeszłości, wasz dawny przyjaciel. Być może ktoś z rodziny, i tutaj potrzeba zmiany, tak? Potrzeba rozmowy. No, zobaczymy, tak? Zobaczmy w zdrowiu. Zdrowie dla strzelca, ogólne takie zagrożenia. Co może dokuczać? Tak, problemy z bezsennością, problemy ze zdrowiem takim ogólnie z układem krwionośnym, moi drodzy, z temperaturą ciała odpowiednią, bo mogą być skoki temperatury czy skoki ciśnienia, coś nagle, jakaś choroba was zmoży, a później was odpuści szybko, także no tak to wygląda. Na podwójne narządy też uważajcie, ja bym powiedziała, że problemy z błędnikiem, z równowagą ciała. Mogą być problemy z błędnikiem albo z biodrami, tak? Podwójne narządy, które są właśnie odpowiadające za równowagę przy poruszaniu się. No to takie zagrożenia. No i niespodzianki u strzelca. Niespodzianką co będzie? Niespodzianka. Niespodzianką będzie rodzina i decyzja, czy spotkać się z kimś, czy nie, tak? Możliwe, że będziecie mieli jakąś propozycję spotkania i tutaj będziecie się wahać, tak? No dobrze, to zastanawiajcie się, a dla Was, kochani, jeszcze magiczne przesłanie. Dobrze, magiczne przesłanie dla strzelca na ten miesiąc, grudzień. Co tutaj dla Was? Nowy świt. Najgorsze jest już za tobą. Pamiętaj o tym, a pozytywne nowe doświadczenia są na horyzoncie. Czyli tam wychodziła parę razy, przynajmniej dwa razy transformacja, czyli zmiany. Coś musicie zmienić w tym życiu, zamknąć za sobą przeszłość. I zacząć nowy początek, nowy świt. Ja Wam życzę spokojnego grudnia, radosnych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.